To już nie będziemy modlić się, tylko przejdę od razu do rzeczy. Bardzo serdecznie Was witam, tych, którzy są tu w kościele z murów i tych, którzy są w domach, którzy też tworzą kościół żywy, z żywych kamieni. Nie jestem do końca pewien, czy odpowiem na Wasze oczekiwania ze strony wyrażone przez Andrzeja. Tematem ma być tożsamość, osobowość chrześcijanina. Bycie osobą, bycie osobowością. Co to znaczy? Oczywiście nie będziemy tutaj prowadzić psychologicznych, chociaż też są bardzo ciekawe rozważań. Nie o tę osobowość chodzi, nie wiem, narcystyczną, kompulsywną, nie wiem jeszcze jaką. Ani nie będziemy tutaj od strony prawnej, co to znaczy być osobą prawną, czy mieć osobowość prawną. W każdym razie punktem wyjścia na pewno będzie samo słowo osoba, którego używamy, jak widać, w różnych kontekstach. I mam takie wrażenie, że chociaż, jak wiemy, to słowo osoba, a może nie wiem, ale tak było, weszło do słownictwa w ogóle, do języka świeckiego za sprawą chrześcijaństwa z języka greckiego w pierwszych wiekach Kościoła, to jednak myślę, że mało kto już dzisiaj kojarzy to z tym, że to słowo jest związane z refleksją nad Trójcą Świętą. Stamtąd się to wzięło. Także osobowość prawna. Także koncepcja właśnie człowieka jako osoby. Więc w chrześcijaństwie osoba, względnie osobowość, ściśle się łączy z objawieniem właśnie Boga jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. To Pan Jezus czyni już od paru dni, szczególnie w Ewangelii Jana. Dzisiaj też mówi o osobie, o Ojcu, o Duchu Świętym, Duchu Prawdy, Paraklecie. Mówimy też, że Chrystus jest osobą, w której boskość i człowieczeństwo w jakiś tajemniczy sposób się jednoczą. Nie wiemy jak, nie mamy pojęcia, nie jesteśmy w stanie tego wyrazić pozytywnie, tylko negatywnie. I zwykle, wybaczcie, że trochę na początku będzie takich trudniejszych spraw, no ale musimy, żeby trochę pogłębić, wejść może troszkę głębiej niż tak na co dzień myślimy, żeby się zapytać, co to znaczy, że ja jestem osobą jako chrześcijanin, jako człowiek tak naprawdę, ale jako chrześcijanin też to dodatkowo, to zwykle zapytani o to, co wyróżnia nas ludzi spośród innych stworzeń. To większość chyba by powiedziała, no, że mamy rozum, wolną wolę. Zwłaszcza w naszym kręgu kulturowym w Europie. No rozum. Rozum jest taki bardzo ważny. To nas upodobnia do Boga, bo no, naznaczyła nas mocno, mocno filozofia także, czy tego chcemy, czy nie. I my tak bardzo jesteśmy nieraz skupieni na tym rozumie, że do dzisiaj, tak to obserwuję nawet na rekolekcjach, gdzie pracuję, że sądzimy, że jeśli się czegoś dowiemy albo coś zrozumiemy, to się zmienimy. To w ogóle nastąpi przełom w naszym życiu i będę bardziej szczęśliwy, pełen pokoju. Natomiast z punktu widzenia Pisma Świętego, całego Pisma Świętego, Nowego Testamentu zwłaszcza, rozum jest jedną z cech rzeczywiście wspólnych nam i Bogu, chociaż Bóg inaczej poznaje niż my, czy nawet z aniołami. Ale ja śmiem twierdzić, że to nie jest najważniejsza cecha wyróżniająca człowieka. Dlaczego? Ponieważ zmienia nas, zbawia nas,
osoba, nie wiedza sama. Zmienia nas relacja i relacje. Nie tylko do rzeczy, zwłaszcza do ludzi, do Boga. To nas zmienia. Wiedza jest elementem, jakimś środkiem jedynie. Rozum jest jakby temu podporządkowany. I w starożytności, aż po dziś dzień to jest żywe, Boga sobie przedstawiano właśnie, filozofowie zwłaszcza, no bo tak ludowo to inaczej sobie wyobrażano, bardziej tak po ludzku, ale filozofowie, to ci mądrzejsi, no to uważali, że Bóg to jest myśl. On sam w sobie jest szczęśliwy, tam nie potrzebuje nikogo, ludźmi jest niezainteresowany, może być kochany przez człowieka, ale nie może kochać. Dlaczego? Bo to jest słabość. Musiałby się zmieniać. I teraz zwróćcie uwagę, jeżeli pomyślimy o Chrystusie, który będąc Bogiem uniżył się z miłości do człowieka, do swego Ojca. Stał się jednym z nas, więcej, stał się niewolnikiem i jeszcze więcej, zszedł na samo dno, bo pozwolił się ukrzyżować. To gdy to usłyszeli Ateńczycy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, nie dziwmy się, że się wyśmiali. To im się kompletnie nie mieściło w głowie. To jest niemożliwe. Tam go słuchali właśnie różni filozofowie. To jest niemożliwe. Absolutnie. Już nie mówiąc o ciele, które według filozofów tylko było taką powłoką. Mówić o powstaniu z martwych ciała to jest jakiś absurd. To nie wiedza nas zbawia, lecz miłość i osoba. Przejdziemy zaraz do tego, co to znaczy ta osoba, ale chciałbym zacytować jeden fragment z Nowego Testamentu, który często być może czytamy, zwłaszcza na weselach, na ślubach. Może akurat ten fragment się opuszcza, ale no powiedzmy, że cały 13 rozdział się czyta zazwyczaj. I tam na samym początku, w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, takie słowa czytamy. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Co tutaj mówi święty Paweł? Że o byciu kimś, z tym kimś, nie niczym, czy nikim, świadczy nie tyle wiedza, nie czynienie cudów, nie przenoszenie gór mocą wiary, nie zdolność do nie wiadomo jakich heroicznych czynów. Nie to świadczy o byciu kimś. Można to wszystko mieć bez miłości. Natomiast równocześnie święty Paweł mówi coś zaskakującego. A pamiętajmy, że chodzi o chrześcijan. O nas. Zwróćmy uwagę na ten tryb przypuszczający. Gdybym, to bym, gdybym, gdybym. Innymi słowy, święty Paweł mówi, gdybym nie miał miłości, to byłbym niczym, ale ją mam.
nie sam z siebie, tylko jestem pokochany, ukochany. To jest ta radosna wieść. Bóg umiłował wszystkich, cały świat. Bóg umiłował mnie, mówi święty Paweł, i samego siebie wydał za mnie, gdy jeszcze byłem grzesznikiem. Nie jestem nikim, bo jestem kochany. Więc ta reszta jest wtórna. Mogę być bezużyteczny z punktu widzenia ekonomicznego, społecznego. Mogę być chory, odarty jakoś intelektualnie i uczuciowo. Ale to nie sprawia, że stanę się nikim. Bo jestem w relacji do Boga. Bóg jest w relacji do mnie. I nic nie jest w stanie tego zanegować. Gdzie indziej święty Paweł mówi, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? No któż? Co jest przeciwko nam? Nic nas nie zdoła odłączyć od miłości Chrystusowej, chociaż próbuje. Cierpienie, zło, nagość, miecz, przeróżne braki, inne. Więc Nowy Testament w przeciwieństwie do filozofii, która tak z podejrzliwością patrzyła, cała starożytna i do dzisiaj, może nie każda wersja filozofii, ale mówi, że jestem nie wtedy, gdy myślę tylko jestem wtedy, gdy jestem kochany i gdy kocham. A co to znaczy, jestem kochany? No, że jestem obdarowany zanim. Zwróćcie uwagę, co święty Paweł mówi do tych Ateńczyków dzisiaj. Bóg was żywił, karmił, źródłem jest życia, deszczu, słońca i w Nim poruszamy się, żyjemy i jesteśmy. Nawet żeście o tym nie wiedzieli. I On to wam wszystko dawał za darmo. Nie dlatego, żeście Mu ofiary składali. Tak jak sądziliście, że jak będziemy te ofiary składać, no to bogowie nam będą jakoś sprzyjać. A jak przestaniemy, no to to jest wszystko na głowie postawione. To, co jest w Ewangelii. W stosunku do naszego myślenia i wyobrażeń o Bogu. Więc na czym polega ta nowość wiary chrześcijańskiej? Tego, co nazywamy byciem osobą. To się różni od bycia człowiekiem. Człowiek jest osobą. I znalazłem taki fragment kardynała Ratzingera we wprowadzeniu do chrześcijaństwa, jego chyba najbardziej znanej książki, już sprzed prawie 50 lat. I on coś takiego pisze. Nie przerażajcie się, to później spróbuję troszkę tak rozpakować, żeby to... Wiara chrześcijańska, wyznając Boga, myśl stwórczą, jako osobę, wyznaje Go jako poznanie, słowo i miłość. To znaczy bycie osobą. Jestem zdolny nie tylko do poznawania, do mówienia, nie tylko słowami, do dialogu i do miłości. To jest charakterystyczne dla każdego człowieka. Jestem otwarty na drugiego człowieka i na Boga. Takie podstawowe trzy wyróżniki bycia osobą. W wyznaniu Boga jako osoby mieści się z konieczności zarazem to, że Bóg jest relacją. Że można się do Niego zwracać. To nie jest jakiś absolut gdzieś tam daleko, jak to starożytni myśleli. Gdzieś tam daleko, nie interesuje się nami, Pan z brodą ewentualnie. Co nie ma
i mieć nie może relacji, nie mogłoby być osobą. Zwróćcie uwagę, nie rozum jest najważniejszy. Z punktu widzenia Ewangelii. Dlatego maluczcy, niewykształceni, prości, paradoksalnie czasami mają łatwiej w dojściu do Boga i przyjęciu Go niż mądrzy tego świata. Tu wszystko chcą zrozumieć. A tu chodzi o to, żeby zaufać i pokochać, wejść w relacje. Nie trzeba z początku wszystkiego rozumieć. Rozumieliście, może ci, którzy z was już są żonaci, znaliście, rozumieliście swoje żony od razu, po ślubie, a znacie je do dzisiaj dobrze, na wylot? Albo siebie, czy my znamy siebie? I to jest rzecz, ostatnie zdanie jest bardzo zastanawiające, bo nam wywraca znowu, nie, mi też wywróciło. Osoba w absolutnej liczbie pojedynczej nie istnieje. To znaczy ja nie mogę powiedzieć z punktu widzenia Ewangelii, że ja jestem osobą, gdybym był sam. Ale nie jestem sam. Ja jestem w relacjach różnych. I dlatego mogę się nazywać osobą. Sam w sobie nie. I zwróćcie uwagę, Bóg, do którego zwracamy się w Eucharystii, Bóg to jest, jak mówię o Bogu, to jest zwykle 99% Ojciec. Wszystkie modlitwy są skierowane do Ojca podczas Eucharystii. I Bóg jest Ojcem nie ze względu na swoje bóstwo, bo Syn też jest Bogiem i Duch też, ale ze względu na bycie Ojcem, na relację do Syna, nazywamy Go Ojcem. Na tą relację, ta relacja czyni Go Ojcem. Tak jak w ziemskich rodzinach. Oczywiście to jest na innej zasadzie. Natomiast Syn i Ojciec, bo Bóg jest zarazem Ojcem i Matką, no a my mamy to rozdzielone, z kobieta, mężczyzna. I teraz pierwotnie to słowo osoba, to jest bardzo ciekawe, jak ja powiedziałem, w Grece, jeszcze klasycznie w teatrze greckim, słowo prosopon to oznaczało maskę. Dawniej aktorzy zakładali maski, nie? Ci, którzy grali, które miały jakoś tam wskazywać na tych bohaterów. To się nazywało osobą, ta maska. Ale kardynał Ratzinger też pisze w tej samej książce, że jak tak rozdzielimy to na właśnie prosto, to jest grecki, to oznacza jakby w stronę czegoś, ku czemuś, to prosopon oznacza spojrzenie na. Znacie pewnie ten piękną ikonę Rublowa, Trójca Święta, tych troje czy trzech aniołów, którzy patrzą na siebie. Cały czas są nakierowani, nie, że na siebie patrzę, cały czas jedno na drugiego, cały czas. To jest spojrzenie na, po grecku. Podobnie się, że masz rzecz z łacińskim słowem persona. To jest też bardzo ciekawe, bo to oznacza brzmienie przez. Nie? Tak jakby coś przechodziło, nie wiem, coś co przewodzi dźwięk, nie? Kolumna jakaś czy... To z kolei wyraża relację jako właśnie porozumiewanie się, że ja coś mówię, słyszę. I zwróćcie uwagę, jak wiele Pan Jezus o tym mówi w Ewangelii Jana. Ja to powtarzam, co Ojciec. Ja to, co od Niego usłyszałem. Ja wam to przekazuję, co On mi powiedział. Więc my
Niedługo będzie uroczystość Trójcy Świętej, Ducha Świętego za tydzień, przy przyszłym tygodniu. My nie wierzymy, jeśli tak można powiedzieć, w trzech bogów. Bardzo często tak niestety wielu chrześcijan myśli, że takich trzech bogów, jak nie, trzy postaci jakieś ludzkie. Nie, jest jeden Bóg, ale wewnątrz tego bóstwa są trzy relacje, trzy osoby, ale nie tak jak my. Nie tak jak my, że trzy sztuki. A to rozróżnienie wprowadza to, że właśnie Ojciec do Syna w relacji, Syn do Ojca i Duch między nimi jest to właśnie to, czym jakby łączy tą miłością. Niesamowita tajemnica. Ale chrześcijaństwo nigdy nie powiedziało, że jest trzech bogów. Jest jeden Bóg. To, co wprowadza różnicę, to jest zdolność do wchodzenia w relację. Ta relacja jest czymś istotnym, nie jakimś dodatkowym, jakąś funkcją, nie Boga, że my tak się w funkcji Ducha Świętego, w funkcji Syna i tak się nam jakoś pokazuje, jest jeden, no, ale nie. To jest coś istotnego. Bóg jest wspólnotą równocześnie. I my zostaliśmy stworzeni, moi drodzy, nie na obraz jakiegoś tam Boga. Jak nie jest tak, na obraz Boga. A, jeszcze trzeba się zapytać, ale jakiego? No właśnie, na obraz Trójcy. Dlatego my tu jesteśmy razem, dlatego jest małżeństwo, dlatego jest państwo, dlatego jest społeczeństwo, dlatego jedni drugich potrzebujemy, dlatego dzieci się rodzą w rodzinie, nie spadają przyniesione przez zbociany. To stąd się bierze wszystko. My do rozwoju, do dojrzewania potrzebujemy istotowo siebie. Nie jest dobrze, to już Księdze Rodzaju powiedział, nie jest dobrze. Pan Bóg tak patrzy na tego Adama biednego, właściwie jeszcze ten nie Adama, tylko człowieka. Coś mi tu brakuje, taki jakiś dziwny. No, niedobrze, że on jest sam. Jeszcze musimy coś tutaj dopracować. Uczynię mu pomoc. I to nie chodzi o pomoc w kuchni do gotowania obiadu czy do rodzenia dzieci. To jest istotna pomoc. Ta druga osoba. Bez niej nie stanie się człowiek w pewnym sensie właśnie i osobą, i w pełni sobą. To jest stąd, że Bóg jest Trójcą. Czyli w Bogu są osoby zdolne do miłości, mówią do siebie, przyjmują nawzajem dar, miłość i dają. I tam jest ciągły ruch, ciągły ruch. Niektórzy porównują, że taki obraz, że Trójca jest w ciągłym tańcu, w ciągłym ruchu. Ja wiem, że to brzmi wzniośle. O, gdzie nam tam. Ale właśnie o to chodzi, żebyśmy czasami pomyśleli, że my do takich rzeczy jesteśmy wezwani. I już w nich uczestniczymy. I to, że my jesteśmy dzisiaj osobami, to oznacza, że z jednej strony nie da się zwróćcie uwagę, nie da się wymazać z Boga Syna albo Ducha. No to wyciągniemy i dalej będzie Bóg. Nie będzie. Nie będzie. Jakieś czyste bóstwo. Tak samo i my. Każdy z nas jest niepowtarzalny. Każdy. To oznacza dzisiaj często osobowo. Każdy ma jakąś osobowość, mówimy. No bo ma takie inne dary, jakieś zalety, przeszedł taką, jakieś a nie inne wychowanie, z takiej innej rodziny, z takiego innego kraju, czegoś się tam nauczył. Mnóstwo rzeczy składa się, nie na to naszą indywidualność, osobowość. Mnóstwo. I to wyraża to
że jesteśmy nie do podrobienia. Każdy człowiek, to jest niewyobrażalne. Tak jak nie da się usunąć Ducha Świętego z Trójcy, powiedzieć, ach, to nadal będzie, nie będzie. Bo ja też mam coś do, każdy ma coś do wniesienia, każdy jest jakąś tą cząsteczką, jeśli tak można powiedzieć, bóstwa Boga, który stwarza nas przecież. To z jednej strony oznacza ta osobowość. Nie ma niezastąpionych osób. Właśnie na odwrót chciałem powiedzieć, że nikt nie jest do zastąpienia. Więc kiedy, a kiedy mówimy o osiąganiu, zwróćcie uwagę, też księdze rodzaju podobieństwa do Boga, to oznacza, żebyśmy stali się tak kochający jak Bóg, potrafiący przyjąć, potrafiący dawać, potrafiący słuchać, potrafiący mówić. Po to tu żyjemy na tym świecie. Nie jesteśmy ukończonym jakimś dziełem w drodze. Stajemy się tymi osobami. I ostatnia rzecz w tej pierwszej części, i zaraz przejdę bardziej do samego Pana Jezusa, bo tam jest dużo ciekawych rzeczy w Jego w Ewangelii, są takie dwie pułapki w byciu osobą. Od początku właściwie powiedział świata i ciągle to się przewija. Takie dwie skrajności, nie? Bo osoba jest niepowtarzalna, ale nie może żyć poza wspólnotą, poza grup sam, ja sam. Sam w sobie. To jest w ogóle niemożliwe. Natomiast są takie dwie pułapki. Pierwsza to jest taki indywidualizm. Liczy się tylko moje ja. Moje ja. Inni są dla, owszem, potrzebni, ale dla moich korzyści. Jakbym się rozwinął, żeby coś... Nie? Potrzebuję rzeczywiście tych ludzi, innych, czy tam jakichś rzeczy jeszcze, ale tylko dla mnie. Niedobrze się czuję tam w jakiejś grupie, wspólnocie, jakiejś tłumie nie interesuje o tyle, o ile tam skorzystam z pomocy. I nie jestem też zainteresowany, żeby cokolwiek z tej mojej osobowości, indywidualności dać. No bo mnie jeszcze ktoś może nie ograbić czegoś. To jest indywidualizm. Jedna skrajność. A druga, tośmy przerobili już nieraz, nawet w naszej historii rodzimej, kolektywizm. Masa, taka tłum. Wszystko się rozmywa. Nie ma żadnych indywidualności. Wszyscy mają to samo myśleć, to samo czuć, do tej samej szkoły, w tym samym mundurku, to samo jeść. Nie ma różnic. Wtedy się rozmywa właśnie i odpowiedzialność, i znika wolność. I to bogactwo, które wnosi każdy z nas, to się tłumi wtedy, nie? W takim kolektywnym. I oczywiście ktoś to musi ustalić, nie? Z góry i zadekretować, w jaki sposób mają wszyscy postępować, właśnie iść tą jedną drogą. To są te dwie skrajności. Gdzieś ciągle między nimi oscylujemy, albo i wpadamy czasami w historii, nie? Świata, także i Kościoła. Kościół też przeszedł i przechodzi jeszcze ten moment masowości. Liczba się liczy, liczba. Pełne kościoły. O, to nieważne, czy tam wierzę głęboko, czy nie, czy że ważne, że jest sztuka. Wtedy siła jest. A tam pogłębianie tej wiary i no nie przejmujmy się, ważne, że ludzie chodzą do kościoła. Ciągle ta pokusa pojawia się. I z drugiej strony to chciałem też jeszcze zacytować. Bardzo mnie to uderzyło, bo my tak jesteśmy uczeni, nie? Też
to jest mój taki jakby nie tyle dylemat, ale taka troska, tak bym powiedział. Ciągle to, na to natrafiam. My za szybko przechodzimy właśnie z tego poziomu, kim jesteśmy, w Kościele także, co to znaczy być osobą, z poziomu daru, na to, co powinniśmy zrobić. Co my mamy zrobić? Że miłość polega głównie na tym, no muszę coś dać. Nie? Byle szybko. A święty Tomasz z Akwinu taką rzecz szokującą pisze. To niedawno odkryłem. Mówi tak, człowiek z większą mocą może zmierzać do Boga przez miłość przyjmowaną. Taką bierną, że ja przyjmuję. Przez przyjęcie bycia kochanym przez Boga i nie zwróćcie uwagę, czy tak nie jest, jak człowiek się naprawdę czuje kochany od małego, nie wiem, przez rodziców, to nie chodzi o to, żeby nie wymagać od niego, ale że on się czuje przyjęty, akceptowany, to on rozkwita. A jak jest zduszony, jak się mu mówi, że jest nikim właśnie, jest nikim, bo tego nie umiesz, bo tamtego, bo na tym się nie znasz, bo masz takie ograniczenia, bo inni to są lepsi, bo i tak dalej, to on tak karleje. I zmaga się nie z całe życie. Tu psychologia ma dużo racji. Jest w takim zamknięciu, osaczeniu. Człowiek może zmierzać z większą mocą do Boga przez miłość przyjmowaną, kiedy Bóg przyciąga go do siebie, niż wówczas, kiedy dysponuje tylko swoim rozumem skłaniającym go, człowieka, do miłowania. To jest niesamowite. Bo zazwyczaj się myślimy, że my coś musimy zrobić. Nie. Najpierw przyjąć. To oznacza bycie osobą. To są te dwie strony tego samego medalu. Przyjąć, dać. My to mamy często zaburzone. Jedni idą w skrajność, że tylko dają się, spalają, nic nie. A drudzy z kolei też mogą iść w taką skrajność, że tylko ja, ale to jest indywidualizm wtedy. Ja i dla mnie. Jakie korzyści. I teraz jeszcze druga rzecz, w drugiej części, krótko już postaram się. To, co mnie fascynuje coraz bardziej w Panu Jezusie, a zwłaszcza w Ewangelii według świętego Jana to widać, chociaż ona jest taka najtrudniejsza i taka dziwaczna czasami, to, że Jezus jest tam skoncentrowany całkowicie na Ojcu. Zawsze mnie to uderzało. On o tym Ojcu na okrągło. On, wszystko od Ojca, wszystko dla Ojca, wszystko, wszystkich chce doprowadzić do Ojca. Ojciec i Ojciec i Ojciec. Nie stawia siebie w ogóle w centrum. Zwróćcie uwagę, co Pan Jezus mówi. Ja jestem bramą, ja jestem drogą, ja jestem życiem, ja jestem, co jeszcze, prawdą, ale nigdy mówi, ja jestem celem waszego życia. Nie. Ojciec jest celem. Po drugie, to jest tak silne, i się dotyczy nas wszystkich, mężczyzn i kobiet, w ogóle chrześcijan, że Jezus ma tak jakąś, w wyniku tej relacji do Ojca, nie? On nigdy nie mówi o sobie w oderwaniu od Ojca, zwłaszcza u Jana, nigdy. To on ma taką mocną świadomość, że on jest posłany. Ma taką świadomość misji. To też jest jeden z wyróżników bycia osobą. Misji dla drugich, nie dla mnie tylko. Ale jak będę dla drugich, to i to dla mnie wyjdzie na dobre. Przecież Pan Jezus zmartwychwstał jako pierwszy człowiek. I ta misja w Ewangeliach jest taka właśnie relacyjna znowu. Taka, nie że Jezus usiadł i wymyślił,
Tylko mówi, ja to czynię, co Ojciec mi przekazał. I on to przyjmuje. I związana jest też z człowiekiem. Mówi, to jest ta druga pasja Jezusowa. Przyszedłem, żeby owce miały życie. Przyszedłem rozproszone dzieci zgromadzić w jedno. Przyszedłem przyciągnąć wszystkich do siebie. Przyszedłem doprowadzić wszystkich do Ojca. I będę szukał tych owiec. I życie za nie oddam. Ta pasja nakierowana na Ojca i na ludzi. Nie ma u Jezusa rozdwojenia. Tu jestem dla Ojca, a tu jestem dla ludzi. Tu mam jedno serce, a tu mam drugie. To jest to samo serce. A my to często też rozdzielamy, zwróćcie uwagę. Inny jestem dla Boga, inny dla ludzi. Jakbym miał dwa serca. Takie samo. Jego misja, zadanie życiowe Jezusa jest odpowiedzią. To nie jest nakaz. Generał kazał, proszę wykonać. Bez dyskusji. To jest odpowiedź na misję, na miłość Ojca. Tak Jezus jest w nim zakochany. Tak ciągle o nim myśli, mówi. Tak bardzo chce dla Niego, że całe Jego życie jest misją. Całe Jego, wszystko co robi. Nie tylko krzyż. Wszystko. Także zbijanie stołków w Nazarecie. I zwróćcie uwagę, Abraham Heschel, taki żydowski myśliciel, w takiej książeczce, kim jest człowiek. On tak mówi, czy pisze, być osobą to odwzajemniać. Przyjmować oczywiście, nie najpierw, ale też odwzajemniać. Ofiarować coś w zamian za to, co przyjmujemy. Z punktu widzenia biologii, no, wszyscy pobieramy i oddajemy. Non stop. Oddychamy, wydychamy, oddychamy, wydychamy. Ale się mało nad tym zastanawiamy. Bo się przyzwyczajamy, nie że tak już było, jest i będzie. Więc ja się staję osobą, gdy zaczynam odwzajemniać. To jest chrześcijańska koncepcja. Część oczywiście tej definicji bycia osobą. Więc Jezus ma silne przekonanie, moi drodzy, że został posłany i ukochany przez Ojca. I dlatego w nim jest tyle pasji. Nie przyszedłem sam od siebie, lecz prawdziwy jest ten, który mnie posłał. Syn, to jest szokujące słowa, syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie widział Ojca czyniącego. To sobie możemy pomyśleć wy jako ojcowie, albo przyszli ojcowie i dzieci. Jeżeli syn się uczy od Ojca Boga, to dlaczego się dziwić, że dzieci też się uczą bądź nie od swoich rodziców? To też jest z tego, że jesteśmy stworzeni na obraz Trójcy. Przez naśladownictwo uczymy się. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni. I jeszcze gdzie indziej mówi, ja sam z siebie nic uczynić nie mogę. Taka jest tam zależność. I wracajmy jeszcze raz. Uczynię odpowiednią dla niego pomoc, bo nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Albo kobieta, na odwrót, wszystko jedno. Nie osiągnie swojej pełni sam ze zwierzętami, które tam wkoło biegały. Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic nie czynię od siebie, ale to mówię, czego mnie Ojciec nauczył. I
I ta absolutna zależność Jezusa zawsze mnie intrygowała, ale jak to? No bo my tak myślimy, no Bóg i człowiek, ale mówić, że nic sam z siebie nie mogę. Znaczy tu możemy zrozumieć, na czym polega to, że jest jedno bóstwo, jakby z tego samego korzenia, nie? Ojciec jest w pewnym sensie źródłem i z tego samego korzenia i Duch, i Syn czerpią. Jakby są, no trudno to jakby sobie przedstawić, ale nic nie mogę sam z siebie, a równocześnie jestem w pełni wolny. Mogę życie dać, mogę odzyskać. Jak to pojąć? Ja myślę, że to jest też bardzo ważny element. My to czynimy właśnie. Tu najgłębsze uzasadnienie ma to, że decyduje się, podejmujemy wybory na całe życie. Określamy się. To nie jest dzisiaj koncepcja wolności dominująca jest taka, a żeby się nie krępować, to mogę wybrać, co chcę. Jak mi się tam znudzi, to zmienię. A Jezus, jestem całkowicie zależny, robię to, co Ojciec. I równocześnie jestem wolny. On się jakby ogranicza. Kiedy ja wybieram małżeństwo, kapłaństwo, jakiś taki wybór całożyciowy, to ja się ograniczam, rzeczywiście. Ale po to, żeby bardziej kochać. Ograniczam się, z wielu rzeczy rezygnuję. Pięknych, wspaniałych. Wszystko jedno, czy ksiądz, czy mąż, czy żona, czy siostra zakonna, czy... I zwróćcie uwagę na codzienną jeszcze modlitwę, którą wypowiadamy, kiedy apostołowie się pytali, Panie, naucz nas się modlić. To Pan Jezus nie mówi, dobrze, tak się módlcie do mnie. Tylko mówi, Ojcze nasz. I co tam jest w tej modlitwie? Często tak wypowiadamy szybko. Pierwsza część nie dotyczy nas. Pierwsza część dotyczy Ojca. My się modlimy do Ojca, żeby Jemu się powodziło. Niech się święci imię Twoje, niech będzie Twoja wola jako w niebie, tak i na ziemi. Niech chwała Twoja rośnie, niech Twoje królestwo przyjdzie. A potem my. Ale jak Boża chwała będzie rosła, jak wola Boża będzie w tym świecie, to i nam będzie dobrze. To jest ta logika nie Chrystusowa, Boża, zupełnie inna niż ta, która panuje w tak zwanym świecie. I podczas sceny umycia nóg apostołom Pan Jezus wypowiada znamienne słowa. Wy nazywacie mnie nauczycielem i mistrzem i dobrze robicie, bo nim jestem. Takie szokujące, bo moglibyśmy powiedzieć, no jak tak można o sobie mówić, nie, że jestem nauczycielem, mistrzem. W ostatni Wielki Czwartek to zdanie mnie mocno uderzyło. Już go kilka razy słuchałem. Czy to nie jest pyszne, że Jezus tak o sobie mówi? On się tego nie wstydzi, nie ukrywa się z tym, kim jest. On wie, kim jest. Nie, nie rozmywa jakoś tej tożsamości. Więc to jest ważne, moi drodzy, żeby wiedzieć, kim jestem. Nie tylko, że bo jestem człowiekiem, ale co to znaczy właśnie i co to znaczy tym bycie, być tą osobą. Że to wszystko, w co zostałem wyposażony, właśnie do tego służy, żeby zaangażować się całkowicie, żeby umieć przyjmować i dawać. To jest bycie osobą. Wszystko jedno, w jakim stanie życia jestem.
Tak się upodabniamy do Boga, Trójcy, nie do jakiegokolwiek Boga. Na taki obraz jesteśmy stworzeni. I na koniec chciałbym troszeczkę, żebyśmy zobaczyli, w jakim my atmosferze żyjemy, czasami nieświadomie, dziś też, co nas też współkształtuje i jak łatwo nam pomylić, nie? Tą wizję nieewangeliczną z ewangeliczną. Był taki pan, nazywał się La Rochefoucauld, taki Francuz, żołnierz właściwie. Niewiele napisał, ale on uważał, że za wszystkim, co człowiek robi, za wszystkim stoi własny interes. Wszystko jest tylko maską. Nawet jak my komuś służymy, to i tak za tym się kryje jakiś własny interes. Nie jesteśmy w stanie być bezinteresowni. Udajemy tylko. Nawet rolę bezinteresowności udajemy. To XVII wiek. Człowiek zawsze jest interesowny, nawet jak z zewnątrz wygląda cnotliwie. Hobbes, Thomas Hobbes, bardzo wpłynął na myślenie nasze. Uważał podobnie. Słynne jego powiedzenie: człowiek człowiekowi wilkiem. Tylko dla mnie wydrzeć. I dodaje: wartością lub walorem człowieka, zarówno jak wszystkich innych rzeczy, tam nie ma mowy o sobie, bo to nie pasuje do tego myślenia, jest jego cena, to jest co dają za użytkowanie jego siły. Też XVII wiek. Niccolò Machiavelli, uznany przez niektórych za autorytet, pisze: ponieważ trudno sprawić, ażeby miłość szła w parze ze strachem, to bywa o wiele bezpieczniej być przedmiotem strachu niż miłości, skoro jedno z tych dwóch uczuć ma nie dopisać. To są pewne koncepcje człowieka, które do dziś na nas oddziałują. Albo i druga skrajność, Jan Jakub Rousseau, który uważał, że człowiek z natury jest dobry. Wszystko jest super. Nie potrzebuje żadnej tam zmiany, transformacji. Gdy się rodzi, jest pełen wolności, a potem psuje go społeczeństwo właśnie. Wspólnota go psuje, szkoła go psuje, rodzice go psują. No i on się tak właśnie degeneruje. Ale on startuje jako wolny. I ma takie w sobie właśnie uczucia, nie? Takie sentymenty. Gdyby za nimi szedł od początku, nikt mu nie przeszkadzał, no to by rozkwitnął, w ogóle życie by było jego szczęśliwe. No i Rousseau tak wierzył w tą swoją dobroć, że oddał wszystkie swoje dzieci, oczywiście nieprawe, do przytułka, bo uważał, że nie jest w stanie ich dobrze wychować. A użyteczność dzisiaj: jesteś o tyle, właśnie Kościół dlatego z tym mocno, i to jest słuszne, podkreślam, że człowiek jest osobą, to znaczy nie da się go zredukować do rzeczy, nie da się go jakoś wycenić, albo wtedy jesteś tylko kimś, jak właśnie możemy cię jakoś przynosić jakiś profit ekonomiczny, intelektualny, nie? Jak jesteś chory, stary, jakiś tak, no to po co żyć? Stąd jest ta walka, że w oczach Bożych tak wysoko powinniśmy mierzyć, tak wysoko. Mamy być częścią, już jesteśmy Trójcy Świętej, już jesteśmy jedną nogą w Trójcy Świętej.
I to świadczy o naszym byciu osobą, podobni do Trójcy. Stajemy się do niej podobni. Ale ciągle jesteśmy przed tym wyborem. Albo mamy właśnie tak, jak ci panowie pisali, jest taka opcja. No albo ta druga, otwarcia się na drugiego, podjęcie ryzyka. Zawsze jest jakieś ryzyko bycia zranionym, bycia odrzuconym. Jest to ryzyko. Ale jest w człowieku ta zdolność kochania, że on jest kochany i jeżeli on o tym wie, to będzie kochał. Jeżeli nie wie, no to właśnie będzie tworzył takie teorie, że jest jak rzecz, jest jak towar, że wszystko, co robię, jest tylko grą pozorów i że trzeba jakoś przetrwać na tym świecie. Tyle, co chciałem powiedzieć. Bardziej to są jakieś impulsy, ale tak na koniec tak bardziej osobiście powiem, że ja jestem coraz bardziej zachwycony, nie wiem, od jakiegoś czasu, 2-3 lat, wolnością Pana Jezusa. Naprawdę, mnie to coraz bardziej zachwyca, jaki ten człowiek, Jezus, jest wolny. Przy tej jego właśnie całkowitej, jak mówi, zależności, że on sam z siebie nic nie może uczynić. I on nas też mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić, ale wolność Jezusa wobec wszystkiego i to całkowite ukierunkowanie właśnie na Ojca i na drugiego człowieka. I to jest w nim tym motorem, że Bóg przez niego działa, duch działa, motorem pasji. I to jest możliwe w tym życiu. No nie tak jak Pan Jezus, ale my tak możemy żyć dzięki Niemu, dzięki Duchowi Świętemu. To jest możliwe, żebyśmy stawali osobą tak jak Jezus Chrystus. Nie taką samą. Nie będę jak święty Dominik, jak święty Ignacy, jak święty Franciszek. Nie będę, ja będę sobą. Właśnie ta niepowtarzalność będzie zachowana. Ale z tą swoją drogą właśnie dojdę do tego, że stanę się w pełni, upodobnię się do Chrystusa. Na swojej drodze. I to jest ważne, żebyśmy to odkryli, uznali. Uznali, nie będę inny niż jestem, nie będę taki jak sąsiad, nie będę taki jak kolega. Tyle, co chciałem wam przekazać. Nie wiem, czy to nie było za trudne, no ale trudno. Dobrze się nieraz może pozmagać. Widzę, że tu jakieś podejście jest. Ja może powiem, że jak rozmawiałem z ojcem Dariuszem na temat tego spotkania, to ojciec mi powiedział, ale tego jest dużo, to jest na cały weekend. I ja wtedy powiedziałem, no to może kiedyś się umówimy na taki weekend. Ja myślę sobie, że jak warunki się, że tak powiem, poprawią, jak będziemy w stanie, to może akurat do Zakopanego na weekend byśmy kiedyś wprosili. Myślę sobie, że to jest naprawdę przygoda na całe życie, żeby odkrywać to, w jaki sposób Pan Bóg nas stworzył, w jaki sposób Pan Bóg nas obdarował, w jaki sposób Pan Bóg przygotował nas do tego, byśmy mogli wypełnić Jego dzieło tu na ziemi. Także ja od jakiegoś czasu chodzę w takim zachwycie, patrząc, jak pewne rzeczy się dzieją i w jaki sposób Pan Bóg wyprowadza z różnych sytuacji dobro. I mam takie przekonanie, że nasza osobowość jest przez Pana Boga przygotowana i zaplanowana po to, byśmy mogli Jego wolę wypełnić w naszym życiu. To takie moje. Ja przepraszam bardzo, że tak się tutaj dorwałem do mikrofonu. Natomiast chciałbym, żebyśmy podziękowali teraz wspólnie Panu za to słowo, za ten czas. Kolejnym punktem będzie adoracja. Mam nadzieję, że wszyscy już macie kartki, tam z tyłu były do wzięcia. Wszyscy, którzy są z nami na łączach, chciałem zachęcić was do tego, żeby zostać
na właśnie takim czasie cichym przed Panem Bogiem. W czacie znajdziecie link do tych tekstów, do tych materiałów, do tych pytań. Są one też na stronie zaraz pod opisem dzisiejszego spotkania, dzisiejszego wydarzenia, więc to wszystko jest dostępne dla tych, którzy nie są z nami, ci, którzy są. Polecam, byśmy zostali jeszcze na te pół godziny przed Panem Bogiem i byśmy przed Nim porozmawiali sobie o tym, co dzisiaj dostaliśmy, co dzisiaj Pan Bóg nam powiedział. Dziękujemy Ci, Panie, za ten czas i za to słowo i dziękujemy Ci, Panie, że Twoje drogi są ponad naszymi drogami, że Twoje myśli są ponad naszymi myślami. Panie, że Twój plan jest tak niesamowity, że możemy się tylko zadziwiać. Dziękujemy Ci, Panie, że Ty z miłości przeznaczyłeś nas do tego, byśmy mogli wypełnić dobre dzieła, które przygotowałeś dla nas, byśmy je mogli wypełnić. Dziękuję Ci, Panie, że Ty zamierzyłeś dla nas dobro i dajesz nam odkrywać to dobro i w nie wchodzić. Amen. Ja myślę, że zaśpiewamy sobie teraz pieśń i w tym czasie też poprosimy księdza o wystawienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i zostańmy przez te pół godziny w ciszy przed Panem Bogiem z tymi materiałami i z tym tekstem, który na dzisiaj jest przygotowany. To jest dzisiejsze pierwsze czytanie, to jest zmaganie świętego Pawła na Areopagu i myślę sobie, że to rozważanie będzie dla nas bardzo budujące.